Teraz najlepsza część! Za te tortury, męczarnie i wszystkie inne gówna! Podziękujemy Konradowi. Dziękujemy naszemu patronowi Konradowi, bo to był jego pomysł. I nominujemy do naszej zabawy jako następnych Warsaw Spiders oraz DJ-a Arachno. Macie zrobić to samo co my. Macie wybrać 10 losowych pająków. Jeżeli wam nie zjedzą, to macie puścić to. Musicie też zjeść sos. I przy okazji w sumie 3 osoby nominuję. Arkadiusz, też twoja kolej. Cześć, jestem Warsaw Spiders. Cześć, dzisiaj spotykamy się na takim challenge'u, hot challenge'u. Do którego wyzwali nas Lilla i Emilla. Tak, i stwierdziliśmy, że no trochę się boimy, bo my za ostrym, nie za bardzo. Ale... A właśnie, będziemy musieli skosztować takiego sosiku, da bomba, o ile ptasznik nie zje. Tak, jak ptasznik nie zje, to my bierzemy sobie kropelkę, czy postaramy się wziąć kropelkę, w ogóle musimy go otworzyć. I tak, ten film ma być bez żadnego przerywania, bez ucinania. Tak, żeby było wszystkie takie relacje, reakcje. Tak, wszystkie reakcje. To może tą kamerę włącz? Tak. Tutaj będziecie widzieli na podglądzie, to tu już włącz może, czy ptasznik je, czy nie je. Czekaj, ja to muszę szybko otworzyć. Daj, tą kamerę włącz. Kamerę mam gotową. To włącz od razu. Widać sosik? Widać. Da bomb. Podobno jest 10 razy ostrzejsze od tabasco. Mi to nic nie mówi, bo ja tabasco nawet w życiu nie jadłam. O Boże! Aha. O Jezu, już tu czuję. Ej, to nie ma dozownika żadnego, naprawdę? Nie, nie ma, nie ma. Ale czuć. Czy pachnie tak? Trochę taką wędzoną papryką? No. Ładnie w sumie. Nie pachnie źle właśnie. To... Ale no... On jest tu taki zastygnięty na końcu. O, zobaczcie, na końcu jest taki zastygnięty. Będziemy musieli jakoś to zrobić, żeby przepłynął sobie. Generalnie mamy jedną kropę wziąć, tak? Tak. Na gryz. Przygotowaliśmy sobie nuggetsy domowej roboty z kurczaczka. Wiesz co, to może wymieszam lekko na sos, żeby to spadło, żeby coś tego płynnego. Zbieramy się do tego filmu już czwarty dzień, żeby to nagrać. Nie pytajcie dlaczego. Planowaliśmy to zrobić w sumie w piątek. W sobotę. Żeby w weekend tego jakoś tam za bardzo nie cierpieć. Żeby odpocząć w ogóle. Tak. Ale dobra, jest 22, jutro na 8 do pracy. Tylko teraz poczułem tak naprawdę. Dobra, ja nie chcę. Ja nie chcę jakoś tam wiesz. Dobra. Sos czeka. To co, lecimy z pająkiem. Tak, tylko zrobimy to trochę inaczej niż to było u Zilli i Emilii. Z tego względu, że my wybraliśmy już wcześniej 10 pająków, ale są to pająki, które ostatnio kupiliśmy na giełdzie i których jeszcze tak naprawdę nie znamy. Nie wiemy, czy lubią jeść, czy nie jedzą. Czy są chętne, a wy je widzieliście na odpakowywaniu zakupów właśnie z giełdy w Gdyni? Znaczy część nie widzieliście, tam chyba pokazaliśmy 4-5 sztuk, więc niektóre będą tutaj też trochę niespodzianką, ale żeby nie było, że żadnego losowania nie będzie, mam tutaj przygotowany pojemniczek, w którym jest 15 losów. Aha. Jest 5 losów na turka, 5 na dubie i 5 na drewnojadę. Czyli Weronika będzie losowała to. Czym będziemy karmić. Dokładnie, żeby też nie było za łatwo, nie? O Jezu, ja się boję, bo naprawdę, jakby to były nasze pająki, to my byśmy wiedzieli, czy one są chętne do jedzenia, czy nie. Moglibyśmy się jakoś tam sugerować. A tak, to chcieliśmy po prostu, no tak trochę na żywioł pójść. I żeby trochę tej jednak zabawy było w tym challenge'u. Dobra, pierwszy jest... Nandu Tripepi. Samiczka. To co? Ja losuję, czy my karmimy, ty tak? Ty losujesz, tak. Łukasz, ma już koło siebie karmówkę. Dobra. Masz pensetę, jeżeli trzeba sięgać. Bądźmy profesjonalni, mam pensety. Ja. Weź, to są całe stresy. Nawet nie wymieszałaś sobie tych lodów, nie? No ale i tak nie wiem, co tam... No w sumie tak. Robić. Dobra, patrzcie, rozwijam. Może na waszych oczach rozwinę. Będzie moje brzydkie pismo. O, Turek! Zaczęło się dobrze. Dobra. Turek.
To mam tutaj przygotowane, tureczki w pojemniku, żeby za bardzo nie marnować czasu. Więc... Nandu tripepi, tak? Tripepi, tak. O nie, odwłok, zobacz na jej odwłok. Ona jest przed wylinką. Bądź głodna, proszę, bądź głodna. Nie. Chodź tu, Turku. Nie wiem, czemu na telefonie mam tylko 10 minut jakby do nagrywania. Ale to chyba się po prostu będzie wyłączał. Tak samo jak na aparacie pewnie. O Jezus. Nie, pierwszy pająk i nie. Poczekaj, daj mi czas. Proszę, zjedz, naprawdę, no. Jakby... Zilda tak cierpieć nie musiał, naprawdę. No, to super. Poczekaj. Nie, ona nie zje. Ona jest przed wylinką. Cudownie. O nie. Cudownie. Szkoda, że ich nie zobaczyliśmy przed nagrywaniem. No... Ja to widzę. No to... No to zaczyna się... Jeszcze powiem wam, kochani, no. Dobra. To co? No to co? No, a tej pani dziękujemy serdecznie za... bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Tak. Mam to stopować? Jak uważasz, mam stopować, tak. Dobra. Dobra, nie ma co się tam. Tylko nałóż kropelkę, może nawet nożem nałóż, żeby nie przesadzić. A to może ja to powinnam nagrywać, co? Że ja to nakładam w ogóle. Jak myślisz? Jak uważasz, możesz nagrywać? Ja mogę to trzymać, tak? Żeby nie było. Tu jest sosik. Tak, żeby nie było, że coś oszukujemy, że nie ma... Wiecie, że nie nalewamy sosu. O Jezus. Nie no, bo tak... Tak, to myślę, że ja dużo nałożę. Czekajcie, to może... Dosłownie kropelkę. To jest kropelka, nie? No powiedzmy. Weronika nam wcześniej przygotowała właśnie jedzonko. Dobra. Ej, nie sądziłam, że już od pierwszego pająka będziemy musieli to jeść. Dobra, to tutaj już wyłączam kamerę na ten kadr. Tak. Jutro do pracy, Łukasz. Tak, jutro do pracy. To... Może sobie pan odkręcić, bo wcześniej nie chcę pana mówić. Mamy przygotowane milernicze, bo Michał Zilla mówił, że bardzo serdecznie poleca. Tylko nie wiesz do nosa. Tak, nie, do nosa nie chcę brać. Dobra. To co? Smacznego. No wiesz. No jest spoko. Oj, rozgrzewa się. Mi też zaczyna trochę palić. Szczerze myślałem, że będzie gorszy. Jak tak ludzie o nim mówili, że taki jest mega ostry. I to jest dopiero pierwsza kropla. Pierwszy pająk, pierwsza kropla. Ale wiecie co? Z każdym przełknięciem śliny wydaje mi się, że jest coraz ostrzej. Tak. Ale nie, spoko jest. Myślałem, że będzie gorzej. No jak to możemy... Mogą wszystkie nie zjeść. No na pewno. Myślałem, że będzie gorzej, naprawdę. Jak ja nie lubię ostrego, znaczy tam... Takie lekko ostre to zjem. Chociaż jak jakoś to się jeszcze rozkręcę. No właśnie mnie zaczyna coraz bardziej palić. Dobra, dawaj kolejnego, żeby nie zanudzić, bo nie, że będziemy my prowadzili feeding swój, a nie pająków. Tylko wiesz go lepiej na tak, bo ja jeszcze go nie łyknęłam. Jak ty nie łyknęłaś? No, to raz popnąłem. Dobra, kolejna jest Brachypelma vagans. Włącz kochani kadr. Najbardziej mnie piecze podniebienie. Reszta spoko. Nie, język mnie bardziej piecze. Język? No mi chyba podniebienie. Ja się napiję. Dobra. Lecimy dalej? Ja wiecie co? On się jeszcze rozkręca ten sos.
Nie wiadomo, ile będzie musiał jeść. Tego szybko zjadłem, tak szybko przełknąłem. Dobra, teraz pesetą. Dopiero tak się teraz odsuwam. Ja łyknęłam, ale non stop czuję. Nawet jak mi trochę że no dziąsło jest. Co najpierw musieliśmy. Zobaczymy, jak to będzie. No. Jezu, mnie cały czas piecze. Co tam? Nie mogę się tego pozbyć. Drewnoraz. Oho. Dobrze, potrafiliśmy na większą sztukę. Więc co, lecimy od razu. Nabierzemy jednego drewniada. Ona w sumie jest spora, więc takiego większego to może by i zjadła. Oby. No lecimy dalej. Tam nam się włączyło nagrywanie, ale jesteśmy dalej z wami. I mam dla Weroniki złą wiadomość, bo niestety waga strasznie chce jeść. Serio? No niestety. Dobra, to nie ma co przedłużać, bo... Chyba musimy oszczędnie z tymi kurczaczkami jechać, bo coś czuję, że może nam ich zabraknąć. I co na tym stole się wydarzyło? Nie no, no super. Dobra, to szybko, żeby... Tak, lecimy z kolejnym, nie ma co przedłużać. Ja pierdzielę. Ale mnie jeszcze po tamtym pieczą. Weronika jest jeszcze głodna, ja się chyba jednak napiję tego milernika. Zilla, twoje zdrowie. Może wam poperzę, po ile tego nakładam. Żeby nie było, że nic. Widać, że jest nałożony. Widać. No i to dosyć porządnie, to nie jest kropla, kurde, chyba za dużo tego nakładam. Dobra. Masz, ja mam więcej kurczak. Dobra, to co? Drugi pająk. Drugi kęs. Drugi kęs, tak. Dawaj kolejny. Spoko. O nie, teraz już. Obyś nie wylosował jaj dubi, bo cię chyba będzie spała w kuchni, jak wylosujesz dubie. Nawet nie powiedziałeś, co tu mamy. Tutaj mamy połę metalikę. No ktoś tu swoim głosem. Podrostka. O kurde. Robi się grubo. A na drugi to... Co tam jest? Orzek, chyba turek. No, dobrze. Oba to zjadła. Ojejku. O! Nagrywasz to? Mhm. Ej, znoszę to wyjątkowo dobrze. No, dobra, tutaj jest metalika. Mówiłeś, tak? Mhm. Też mam widać. Nie, proszę cię, zjedz. Nie rób sobie jaj. To nie może być prawda, że będzie 3 na 3, nie. Jedz. Smacznego. Bon appetit. Cheers. Pierwsze mnie. Ej, czemu ona tego nie je? Przecież my jeszcze nie karmiliśmy u siebie. No. Muszę się napić. Weź to trzymaj. Muszę się napić. Nie. Nie może to być prawda, naprawdę, no. Ej, ty masz śmietki w oczach. A ja? Też masz. Wyśmiewał, ale co ona tam pod nią, może go nie widziała. Dobrze, że kupiłem nam po 2 milermisie, wiesz? Poczekaj, idzie do niej. Wzięła! Boże, zakłamanie, dobra. Jezus, jak dobrze. Oj. Kochana. Dziękuję ci bardzo. Nie zawiodła.
nas. O Jezu. Boże, to odpieczę coraz bardziej. Dawaj kolejnego. Może te lody teraz trochę. No właśnie. No daj. Co? Źle? Ja się rodzę dobrze. O Jezus. Idealny zestaw na języku i nie połykać w ogóle. Rozumiem, połykaj? Zostaw sobie na języku, nie połykaj, naprawdę. Tragedia. To dopiero czwarty pająk. Dobra, dawaj. Losuj karteczkę. Powiedziałeś, co to za pająk? Tutaj mamy samicę Lachlambergi. Losuję. Oby się jej turka nie wlosowała, bo może być dla niej za mały. No mam nadzieję, że dla niej to jakaś dubia będzie. O! Ty! Chociaż... Czy dubia, czy drewno jest? No, drewno jest. Ale to też dobrze. Dobrze, że nie turek. Dobra. Polecimy z... Lachlambergi. To już czwarty, tak? Tak, czwarty. Dobra. Czyli czwarty pająk i były już... Ale jest jakaś taka równiwa, więc... Dwa sosy. W naszej buzi. Ja to u Michała tak szybko wszedł ten film, bo u niego też tak więcej jadły. Emilka mu... O! O! Jest! Boże! Emilka Michałowi dobrze wylosowała pająki. Tak. Chyba to jakoś ukartowali. Żeby Michał za dużo nie zjadł. Chociaż... No, Michał, że to nosem jest. Tak. Dobra. Zjadła, czyli 2 do 2, tak? Mamy remis z ptasznikami. Ale z lodami dużo lepiej, nie? Lepiej. O Jezus. Czyli to był czwarty. Piąty. On jakiś mały jest, Łukasz. Na pewno ty... Dobra, no teraz już jest na stole, więc już nie ma odwrotu. Mała trafi. Nie wiem czemu, ale piecze mnie tak dziąsło wokół każdego zęba. Jakby mi się wypalało i dziąsło wokół zębów. Dobra, patrzymy, co to jest. No. A mnie piecze jak łyk na ślinę, dopiero tak mi się rozchodzi. Ale tak. Dlatego mówią, takie żeby, piekło. Dlatego mówią, żeby nie pić wody przy tym, bo to jeszcze bardziej... Dubia! No to cudownie. Co? Nie dość, że przed wylinką. No to kto bierze pająki przed wylinką do karmienia? O, widzicie, że nie było nic zostawione. Chcieliśmy uczciwie. Łukasz chyba gra przeciwko nam tutaj. Nie chcę, żebym mówiła. Po tym talentu. Boże. Jakąś mniejszą chociaż tą dubię, żeśmy znaleźli. Dawaj, bo nam czas leci. Ja coś czuję, że ona nie zje tej dubi. No, jakąś mniejszą nawet, no. No. Tylko nie wiem, czy ona w ogóle jest głodna. No bo jest taka napchana trochę, no. Co? No może. Wiesz? Odwróciła się. Nie, to chyba nic z tego nie będzie, wiecie. Ucieka od niej. O Jezus, no, polegać na pająkach. Aj, dubie się taki. Paczek. O, jeszcze się czesze na nas. Super. Dobra. Weź ją zakryj. Więc mi się to nie jest ustawione, sobie wybraliśmy pająki, które będą chciały jeść. Pająki były brane losowo, kompletnie. I tak się trafiło, że są już dwa pająki, które są przed wylinką. To teraz... Z czego się ogromnie cieszymy. Sosiwo. Że możemy skosztować tego przepysznego sosu. Cudownego. Ale już to... Nie wiem, czy
Ktoś będzie takim przygrywem i będzie go jadł tyle razy. Na chwilę, kochanie, pauza dźwiękowa, żeby was nie ogłuszyć. Ej, mam pomysł. A gdybyśmy na przykład sobie robili taką kanapkę? Nie, no to proszę bardzo. Ile nam zostało się kawałków? Mało. Jak na tyle pająków. No po ja 3? Nie. Ja myślałam, że 12 kawałków kurczaka to nam wystarczy na 10 pająków. Po 3 nam zostało jeszcze, tak? No. A pająków ile mamy się do kanapy w gminie? No to jest 5. No to jeszcze 5. Czyli 2 muszą zjeść. 2 muszą zjeść, no. W przeciwnym razie bierzemy kropel na język. Dobra. Dobra, dawaj. Masz mojego. Kolejny. Kolejna pauza kamery była. Jednak trochę nam z tym schodzi. Ja za mnie język pieczę. Dobra. Gotowa? Tak. No proszę. Może sprawę, bo ona zjadła. Jest. No. Mamy to. Dobra. Zamykamy. Kurde, nie nagrałam tego. No nie, rób sobie jaj. Ale widać, że ma w piątku. No, widać, widać. Ale chyba tego nie nagrałam. Albo by się w tej minucie w końcu ufiał. Nie wiem, aż ule. Mały falstart był, ale widać, że ona je. Naprawdę, kochani. O Jezu. To nie ustawione, nic tu. Kurde, jak mi się wszystko. Żeby nie było, że nie je. Czy tam nagrywać? Widzicie, że ma turka. Nie, turka, dubie ma. W helicerach. Dawaj kolejną tą. Jezu, jaka to jest ulga. O Jezus. Powie... Weź sobie to nowe. Jaka to jest ulga, naprawdę. Ło. Następna jest pola. Już losujemy, czy będziemy karmić. Ej, nic nie pomaga, tylko te lody pomagają. No, naprawdę. Dubia. Dawaj, karm, ja jem. A to jest poet tigry na weseli. No ciekawe, czy weźmy dubię. Ja chyba będę spała z lodami w bój. O Boże. Mówisz, żeby ona zjadła. O! No, dawaj. Jak widać, kolejny zjedzony. Weronika ma już atak głupawki. Przez to, że tak piecze. Lecimy dalej. No chodź, no. O Boże. Czekaj. Jezu, nie mogę już. Bardzo się... Usmerkałam się. Jak to? To jest mój, zostaw go. Daj mi go innego, Boże. I jak mi wybierz? No to jest... Uważa pająka. No uważam. I się trzymasz, tak? Mhm. Po 3 kawałki jeszcze są. Uciekaj się. Ja, o nie, ja już nie mogę. To pająka, nie lody. Śpierdzielę, nie przepadam tego. Dobra, następnie to jest...
Czyli czekaj. Poszło 7 pająków. Zjedliśmy 3 razy, tak? No nie, jest tak źle. Ty mi coś na YouTubie wysłałeś teraz? Co ty? Nie, wysłałem ci 3 godziny temu, 4. Jak widzicie, Weronika była głodna. Je kurczaka zagryza lodami. Losuj. Kurde, ale cały czas czuję tą paprykę. Turek. Turek? Dobra. Turek nie jest zły. Lepsze to niż drewnojad. No ale jak nam zostaną same. Bo jeszcze tam widzę, coś małego jest. Poszły 3 dubnie. No a Jerminia tu jest. I Gromori. Słyszysz? Poszły nam 3 dubie już z karteczek, więc... Nieźle. Zostało 4 drewnojady. Tak, jak siedzą tu na kurze. O, masakra. Słuchajcie. Naprawdę. Serdecznie polecamy sos da bomba. Jak ktoś lubi ostre, to szacun. Nagrywasz? Mhm. Widać? Złapał. Złapał w powietrzu. A co złapała? O kurde. O kurde. Ale ci mi daje. Hamori. Brachy pełna hamori. Mam się trochę zostało tych. Boże, jaki ten sos jest, jaki ten stół jest brudny na tym filmie. Po prostu... Pomyślą, że jesteśmy jakieś fleje. Nie, bo ten sos, wiecie co, nie był sos. Ten stół nie był lakierowany i po prostu wszystkie... Świeże drewno jest. Tak. Dobra, co tu jest? Oby nie drewno jest. A to jest drewno? Dubia. Ile ty tych dubi tam naszykowałeś? Było 5 dubi. To już 4 dubie wylosowałeś, no gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Dobrze, że kupiliśmy mniejsze dubie niż ten. Nagrywasz, tak? To bon appetit. No proszę, tak, tak. O, tak, tak. To jeszcze jeden pamiętam został. Cudownie. Pięknie. Ostatni nam został. Tak, ostatni. To spoko. Nieźle. Był kiepski początek, ale jakoś już idzie. Zaczęliśmy po prostu od złych pająków. A ostatni jest Psalmopaeus Irminia. Samiczka. I co nas je? Czekaj, bo zostało tak. Została jedna dubia w takim razie chyba tutaj. Zostały chyba 2 turki, a reszta drewnojady. Więc no... To teraz ty lepszy. Ja mam losować. No problem będzie na mnie. Dobra. Dubie! No. No to grubo. Wszystkie dubie nasze. Wszystkie dubie zapłaciły. Bo jeszcze by się zakopało, ona ma fajne gniazdo tutaj zrobione. No dobra, to ja teraz już zabieram. Całkowicie. Dobra, nagrywasz? Nie było, coś oszukujemy. Już. O, jaka piękna jest ta Jerminka, ojejku. Niam. No, niam, niam, jedz. Mhm. Ona się chyba na nas czai. Wzięła go. Jest. Ojejku. Pięknie. Ale jak ładnie tutaj się postawiła do niej, ładnie, co? Jak ma zapozowała. No, pięknie. Naprawdę ślicznie. Jakbyśmy feeding nagrywali, to bym...
Ta scena by mi się podobała bardzo. No, tak się fajnie nastawiła akurat. Okej, to by było na tyle. Daliśmy radę. Challenge zaliczony. Nie było tak źle. Ale żeby było sprawiedliwie, to my też musimy kogoś nominować. I przed tym filmikiem napisaliśmy do Kuby z kanału Ptaszniki Zająca. Po to, żeby go spytać, czy byłby zainteresowany wzięciem udziału w takim challenge'u. No, powiedział, że jasne, że nie ma problemu. Więc Kuba, nominujemy właśnie Ciebie. Tak, ale żeby nie było, że tylko nominujemy kogoś znanego, nominujemy też mały kanał, który dopiero zaczyna. I nominujemy, uwaga, uwaga, Pająk Mirek. Więc Mirek, bierz udział. Mirek jeszcze zaczyna z YouTube'em, swoimi filmikami, ale też mu w miarę fajnie to wychodzi, więc mamy nadzieję, że też nagra swój materiał. I że będzie piekło. I że będzie u nas nawet było spoko, myśleliśmy, że będzie trochę gorzej. Ale dało się wytrzymać, naprawdę. Lody, Miller mi już pomogły. Daję radę. Polecamy, zalecamy. Chociaż podobno piecze 3 razy. To sprawdzimy później. Tego razu to nie teraz. Tego potem wam publikować nie będziemy. To wam oszczędzimy. A tymczasem będziemy się z wami żegnali już. Bo i tak film jest bardzo, bardzo długi. Więc no, ale jeżeli nie możemy nic wyciąć. Więc jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli zawsze na bieżąco. A my widzimy się już w kolejnym materiale. Na razie, pa, pa. Hej.